Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj film lekki i przyjemny z cyklu Problemy pierwszego świata. Film trochę mniej ambitny, więc od razu ostrzegam osoby poszukujące tutaj na YouTubie i na moim kanale bardziej ambitnych treści, że nie dzisiaj. Dzisiaj zajmiemy się takimi lekkimi przyjemnościami i będzie dzisiaj unboxing i próba wyłonienia torebki, którą będę nosiła w tym sezonie. Także zapraszam. Słuchajcie, przyszła do mnie taka sobie wielka paka z e-obuwie. To jest moje zamówienie. Wbrew pozorom nie jest to obuwie, tak jak sugerowałaby nazwa sklepu. E-obuwie ma w swoim asortymencie również torebki. I ja do tej pory tak naprawdę nie zdawałam sobie sprawy, że są tam również torebki troszkę droższych marek. To znaczy, no, historia zaczęła się zupełnie niespodziewanie. Po prostu u jednej z osób, które ja obserwuję na Instagramie, wypatrzyłam piękną torebkę marki Furla. No i ja, jak to ja, od razu kierowana impulsem, wyszukuję, gdzie mogę sprawdzić, jakie Furla ma modele, bo ja do tej pory torebki marki Furla nie miałam. I znalazłam, że tą markę między innymi ma u siebie właśnie e-obuwie. Jak już zaczęłam przeglądać te torebki na e-obuwie, to okazało się, że jest tam więcej modeli, które są po prostu tak piękne, które ja koniecznie chciałabym mieć. I nie mogąc się zdecydować, którą torebkę bym chciała zamówić, zamówiłam ich po prostu kilka, bodajże 3, jak dobrze pamiętam, albo 4, ale chyba 3. Z myślą, że po prostu niech przyjdą, ja sobie zmierzę, zobaczę, jak będą wyglądały, sprawdzę, czy będzie mi pasował do nich portfel. Bo a propos portfela, to wcale nie jest taka prosta sprawa, ja noszę bardzo duży portfel, to jest mój portfel, niektórzy się śmieją, że to mogłaby być równie dobrze torebka i w sumie często go tak noszę, gdzieś wychodzę na moment, bo go można sobie tutaj złapać i nosić po prostu tak bokiem, natomiast to jest mój portfel, on jest bardzo duży i on niestety do większości, w sumie do żadnej mojej takiej małej torebki, którą mam taką przewieszaną z kosem, nie pasuje, bo jest zwyczajnie za duży, więc teraz jak już szukałam torebki, a szukałam właśnie takiej, którą będę nosiła sobie przez ramię, tak żebym miała wolne ręce, no to chciałabym, żeby portfel mi się do niej zmieścił, stąd zamówiłam ich też kilka. I z nich po prostu postaram się wybrać taką, która będzie mi odpowiadała zarówno krojem, fasonem, jak i zmieści się po prostu do niej mój portfel. Także co? Zapraszam, otwieramy karton, robimy unboxing i próbujemy wybrać najlepszą torebkę. To wbrew pozorom, słuchajcie, nie jest wcale taka prosta sprawa. Ten karton jest ogromny i jest po prostu posklejany maksymalnie. Ja go nie chcę też rozerwać, no bo tak jak mówię, tych torebek jest kilka, więc ja z góry wiem, że część z nich będzie szła po prostu na zwrot, tak? Więc nie chciałabym tego kartonu uszkodzić, bo on mi będzie jeszcze potrzebny właśnie do realizacji zwrotu. Ale zaraz się postaram to porozcinać. Nie oszukujmy się, nie chciałabym też uszkodzić torebek, które są w środku. No ja, zobaczcie, to jest taki mechanizm, w ogóle ten taki wielki karton, nie wiem, czy mi się uda to pokazać, rozkłada się na 2 kartony, stąd ja sobie zupełnie nie mogłam poradzić z rozcięciem tego, czyli one są podzielone w ogóle na 2 przesyłki. Dobra, zaraz postaram się to ogarnąć. Słuchajcie, torebki są jednak 4, nie byłam pewna, czy 4, czy 3, boże, to jest straszne, jak człowiek składa zamówienia, a potem nawet do końca nie pamięta, co zamówił. Jeszcze walczę z kartonem. Ok, słuchajcie, karton okiełznany. Tu mam teraz wory z torebkami i zaraz Wam te torebki po kolei pokażę. Słuchajcie, te torebki są różnych marek. Ja zaczęłam szukać torebki marki Furla, natomiast przy okazji okazało się, że na e-obuwie jest mnóstwo innych fajnych modeli, równie ciekawych marek. I teraz tak, wszystkie torebki oczywiście zapakowane w woreczki przeciwkurzowe. Ja je tutaj staram się tak ładnie składać, no bo będę potrzebowała ich do potencjalnego zwrotu. I teraz tak, pierwsza torebka. To jest torebka marki Patrizia Pepe. Taka, nie wiem, czy będzie widać. Taki worek. Ja wiem, że mówiłam, że szukam torebki listonoszki. No i właśnie, być kobietą, bo to jest torebka, która wpadła mi w oko przy okazji poszukiwania listonoszki. Tak jak widzicie, to jest taki worek w kolorze pudrowego różu. Po prostu do noszenia klasycznie na ramię. Kurczę, ładna jest. Ja pierwszy raz oglądam teraz przy Was, nagrywając ten film, oglądam te torebki. Torebka jest zapinana tylko na jedną napę. To jest dla mnie zawsze trochę niepokojące, bo niestety jak chodzę, to strasznie się boję, że ktoś mi po prostu, mając torebkę tutaj na ramieniu, z tyłu zwyczajnie włoży rękę i stracę coś, co w tej torebce noszę. Natomiast bardzo, ale to bardzo podoba mi się ten kolor pudrowego różu. Ma wzmocnione tutaj u góry rączki. Kurczę, ładna jest. Podoba mi się. Podoba mi się. Fajna, taka workowata, chociaż to bardziej myślę, że idealna na wiosnę i lato. Ona jest tak surowo cięta. Tak jak widzicie, nie jest zupełnie wykańczana, ale ładna. Tak jak mówię, wiosna-lato, bo to jest też torebka, która była na przecenie, właśnie z kolekcji wiosna-lato 2017. Zaraz Wam powiem, ile ona kosztowała, muszę się dokopać do paragonu. Słuchajcie, ta torebka to jest koszt 539 zł na przecenie. Taki pudrowy róż. Czy dużo, czy mało, dajmy sobie spokój z tego typu komentarzami, bo to zawsze będzie pojęcie względne. Dla jednych to będzie dużo, dla innych to będzie mało i myślę, że to chyba niekoniecznie powinno podlegać ocenie. Natomiast cena czysto informacyjnie dla osób, które są zainteresowane. Także to jest pierwszy model. Jeśli chodzi o Trussardi, to jest taki model, taki mini tornister do przełożenia właśnie, znaczy oczywiście można nosić również w ręce, natomiast moim założeniem jest, żeby nosić po prostu na pasku bocznym. To jest taki model. Ładna, powiem Wam, że bardzo mi się podoba, jest większa, portfel powinien się zmieścić, jest usztywniana. To takie pierwsze wrażenia, bo tak jak mówię, oglądam je sobie na bieżąco teraz przy Was. Zaraz się będę tak naprawdę później na boku gdzieś zastanawiała. Ona z kolei kosztuje Trussardi 526,32. Te ceny są z groszami do dwóch miejsc po przecinku, ponieważ ja robiąc zakupy korzystałam z jakiegoś też kodu rabatowego i tam ta cena gdzieś tak zeszła. Także proszę bardzo, taki model, tutaj szersza, więc trochę w środku zmieści. Co ważne, zapinana na zamek, tak? Więc spokojnie mogę ją zapiąć na całej długości i nie obawiać się, że gdzieś tam ktoś niepowołany włoży mi rękę do środka. Tu widzę dodatkowa kieszonka. Pozwólcie, że no tak jak mówię, ja nie oszukuję, że z tych torebek chciałabym wybrać jedną, przynajmniej z tych listonoszek, bo ta różowa Patrizia Pepe, to ona jest poza konkursem, że tak powiem. Natomiast z tych będę wybierała jedną, one wszystkie ze mną absolutnie nie zostaną, bo nawet nie widzę potrzeby, żeby mieć tyle torebek w podobnych modelach, więc nie będę ściągała tych wszystkich zabezpieczeń, które są tutaj. Dla mnie najbardziej jest istotne to, żeby zobaczyć ją na żywo i zobaczyć jej wielkość, tak? I tak jak wspomniałam, czy portfel chociażby mi się do środka zmieści. Więc to jest model numer 2, czyli Trussardi. Dla wszystkich zainteresowanych. To jest, wiecie co, taki szarość z brązem, bym powiedziała, jeśli chodzi o kolor. No ładna, podoba mi się. Nie wiem jak pozostałe, ale z tą bym mogła zostać i zaraz sobie zobaczę, ale myślę, że portfel to się tutaj spokojnie zmieści, patrząc po jej wielkości. Zaraz zobaczymy. Chcę uważać na te wszystkie zabezpieczenia, które są w środku. Wejdzie. Torebka, portfel. Wchodzi idealnie. Kolejna torebka jest i Furla, od której się zaczęły te poszukiwania. Zaraz ją powyjmuję też z tych worków, z tych zabezpieczeń. Tak jak mówię, staram się tu wszystko odkładać, żebym nic nie pomyliła. Jest worek przeciwkurzowy. Zaraz zobaczymy. Ojej, ona ma mnóstwo już, widzę, zabezpieczeń. Będę się starała je delikatnie ściągnąć. Jest i Furla, od której się zaczęło. Furla jest w takim kremowym kolorze. Tutaj z przodu jest zdecydowanie bardziej klasyczna niż Trussardi. Ładne jest oznaczenie marki, też usztywniana, może nie do tego stopnia jak Trussardi przed chwilą, natomiast jest też sztywna na bokach, są rączki do przełożenia. Ojejku, powiem wam, że to nie będzie łatwy wybór, tak? Śmiechy, chichy, tak, ja wiem, ale problemy, wybór torebki. Natomiast tak, to jest problem mojego dnia dzisiejszego. Także to jest numer 2 Furla. Furla kosztowała z kolei 859 zł, więc idziemy w górę, chociaż to jeszcze nie jest najdroższa torebka. To co? Trussardi czy Furla na ten moment? Numer 1 czy numer 2? Takie problemy, takie problemy. Nie wiem, jejku, obydwie mi się podobają, są różne, bo ta jest właśnie taki mini tornister, tak mi się to kojarzy, jest bardzo sztywna ta Trussardi, ta jest usztywniana, ale trochę mniej, też jest fajna właśnie taka większa, spokojnie zmieści się portfel, nie wiem. No i dobra, słuchajcie, jest jeszcze jedna torebka, także jak ktoś będzie chciał mnie przejechać za cenę, to za kwotę zakupu, to przy tej torebce będziecie mogli. To jest torebka najdroższa, także jak ktoś czekał z komentarzem, wstrzymajcie się, będzie jeszcze drożej. Torebka marki Coccinelle, mam nadzieję, że tak się wymawia. Wartość brutto 1328,28 groszy. I zaraz wam ją pokażę. Woreczek przeciwkurzowy. Tak sobie wygląda w tym przeciwkurzowym. Powiem wam, że na ten moment to tak naprawdę Trussardi mi się bardzo podobała i jest najtańsza. Zobaczymy jak ta Coccinelle jeszcze, natomiast jakbym się teraz miała kierować ceną i wziąć najtańszą, to ta Trussardi faktycznie sprawiłaby, że byłabym zadowolona, bo też mi się bardzo podoba. Natomiast no dobra, poczekajmy do końca, zobaczę jeszcze jak wygląda ta ostatnia. O Jezu, słodziutka. Słuchajcie, ja wiem, tutaj się pojawiają na tym kanale filmy bardziej ambitne na temat mojego biznesu, ale pojawiają się również filmy tego typu, bo ja mam też takie małe radości, chociażby jak zakup torebek i takimi tematami też się interesuję i myślę, że nie ma co się tego wstydzić. Także proszę bardzo, to jest torebka numer 3 w takim beżowym odcieniu. Bardzo, jak widzicie, klasyczny, elegancki model. Strasznie mi się już podoba. Do ręki, do złapania tak, co jest bardzo fajnym motywem, bo już wiem, że będzie ją można nosić też na kilka sposobów, bo jest ta krótka rączka. Jejku, ona jest taka prosta, klasyczna. Ja strasznie lubię takie proste, klasyczne modele. Teraz zobaczymy w środku, zapinana podwójnie. No i właśnie, i to jest to, co mi się strasznie podoba, czyli gruby pasek. Zaraz zobaczymy, jak ten pasek dopnę. Paradoksalnie powiem wam, że najdroższa torebka, a ma najmniej zabezpieczeń, jeśli chodzi o te wszystkie papiery. Chyba że już też u kogoś była i ktoś ją dawał na zwrot i w międzyczasie papiery straciła. Ja sobie teraz zapinam ten boczny pasek. Nie wiem, czy mi się to uda tak trochę w powietrzu. Wszelkie hałasy, które słyszycie, to tutaj w tle sobie biegają koty. To jest, jak wiemy, dom z kotami, więc różnego rodzaju hałasy się pojawiają. Jest pasek dopięty. Jejku, podoba mi się ten pasek, to, że jest taki szeroki. Wiecie co, to jest dla mnie o tyle dobre, że ja noszę często bardzo, bardzo ciężkie rzeczy w torebkach. No co prawda te torebki teraz są mniejsze, więc ograniczą mi możliwości przechowywania rzeczy teoretycznie zbędnych. Natomiast szeroki pasek to przynajmniej mi się później nigdzie nie wpija. No podoba mi się ten motyw. Wy teraz mnie nie widzicie dobrze, bo nie jestem w stanie tak w kadrze złapać. Ale ładna. To nie będzie prosty wybór. Numer 3. Coccinelle. Coccinelle? Cały czas mam wątpliwości, jak to się wymawia. Ale jak coś, to mnie poprawicie. Jestem bardzo ciekawa, na którą torebkę wy byście się zdecydowały. Ja nie wiem na ten moment, jakiego wyboru dokonam. Zaraz sobie gdzieś będę ją mierzyła pewnie do różnych ubrań. No jest jeszcze temat tej torebki Patrizii Pepe, która jest poza konkursem. Ale zobaczę. Może jeżeli się zdecyduję na którąś z tych tańszych, jeśli chodzi o te listonoszki, no to wtedy będę się czuła usprawiedliwiona, jeżeli zostawię sobie również tą, tak? No bo w cenie tak naprawdę tej ostatniej Coccinelle to zmieściłyby mi się dwie tańsze. Także słuchajcie, to by było na tyle. Ja pewnie o swoim wyborze w którymś z kolejnych filmów was poinformuję, albo może dam znać tutaj w komentarzach w czasie późniejszym. No jestem ciekawa waszych opinii, na którą wy byście się zdecydowały. Abstrahując od ceny, darujmy sobie naprawdę komentarze na temat cen. Ceny są podawane orientacyjnie dla osób, które byłyby zainteresowane zakupem podobnej. Chodzi mi w tym momencie bardziej o cenę samego modelu. No cóż, a ja się w takim bądź razie na ten moment z wami żegnam i do następnego razu.